Moneczko widzowie za nami, event świąteczny, zdobyłem 150 paczek, pokażę wam co udało mi się zdobyć. Tak, 120 szkatułek z minerałami. To jest o tyle problematyczne, że tych skrzynek przybywa z eventu na event. Nie mam co z nimi zrobić, pet posiada 140 poziom, w sumie już dawno jest nieużywany, bo tylko przedłuża animację. Także 135 miejsca, nie wiem, wziąć sobie sola i to podbić, nie mam pomysłu. Do tego dwie pary raków, padło również 6 obręczy, pery eteryczne lampy, nie wiem ile dukatów. To chyba tak wypadało każdemu standardowo, może 1000. Letnie nie zwróciłem uwagi na ilość koncentratów, ale to też nie jakoś dużo. Wypadło 40 kryształów na Drogula, 850 odłamków, resztę mam tutaj. 54 mięska, trochę kluczy, no tutaj w miarę porówno tych miksturek, dla każdego coś miłego, 40 esek, bardzo mało. 3 dusze na wpagę, trochę glifów bakalarskich, po 7 zestawów na selkę, jedną już zdążyłem jakby partię skoczyć, do tego 7 inhibitorów platynowych, ponad 120 dielków, część użyłem, 7 reoli, 2 dwigi, ponad 30 tropów. Nie chce mi się tego liczyć, to jest wszystko w sumie na mój użytek własny. Prawdopodobnie gdybym kupował paczki, otwierał, wyszedłbym na 0 bądź na jakiś tam plus. Bardziej jestem zadowolony z kryształów na Drogula. Lubię tam instę, idę kiedy chcę. Zazwyczaj nie dropię, ale psycho coś tam wpada, także to jest chyba spoko dla każdego, bo jeżeli też nie te Drogule, no to po prostu Tarule. Druga kwestia, często pytacie, co zrobiłem z kasą z dwóch epików, które złapałem w sumie w jakieś 1,5 godziny. Ogólnie sprzedałem je plus minus za 300 kk sztukę, no tu wyszło 6 stówek. Większa część została wydana na wbicie zalki od S1 do G1. Za pieniądze z tych epików również odkupiłem się w orby. Praktycznie wszystko jest na poziomie magni, oprócz obrażeń w bossy. Tego jeszcze magni czempy na wymiankę. Zostało tutaj jakieś 115, feku 110. Kupiłem jeszcze parę przedmiotów, plus minus 150 kk jeszcze zostało z tych dwóch epików i to zostanie po prostu zużyte na poczet jakichś tam tropów na insty hard, plus jakieś małe zakupy drifów, ale też wszystko się okaże, bo może uda się coś tam złapać w najbliższym czasie na tych Drogulach na przykład. To by było na tyle w tym krótkim materiale, życzę wszystkim szczęśliwego nowego roku, trzymajcie się i do zobaczenia na live'ach, cześć!